Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski, litera K. Na temat twierdz gwiazd można przeczytać w sieci wiele opracowań, ale najczęściej dotyczą one zagranicy, gdzie się po prostu dobrze zachowały. U nas w Polsce praktycznie każde większe miasto było taką twierdzą, ale nie uczą tego w szkole, bo by ludzie zaczęli zadawać pytania. Kto je zbudował? Kiedy? Dlaczego twierdza opisana jako XIX-wieczna widnieje na mapach z XVII wieku? I tak dalej. Po co drążyć niewygodne tematy historyczne? Lepiej uczyć o wojnach i powstaniach, ale nie szczegółowo. Dziś idziemy w literę K. Wiele ciekawych lokalizacji dostępnych bez problemu z poziomu wyszukiwarki, niestety gorzej z podręcznikami do historii. Tylko Kraków jest kiepsko opisany, ponieważ miasto to było tak wcześnie ufortyfikowane, że nikt nie wie, od czego się zaczęło. A późniejsze rozbudowy umocnień oraz sam rozrost miasta praktycznie zatarł większość śladów. Zacznijmy od mniejszych miejscowości. Kłodzko. Pierwsze wzmianki o konstrukcji obronnej pochodzą z czasów wczesnoopiastowskich, ale nie ma żadnych map. Jest głównie mowa o drewnianej palisadzie, ale czy były jakieś umocnienia ziemne, nie wiadomo. W każdym razie obrona była bardzo prowizoryczna i często się paliła. Po roku 1300, reset, googlajcie firmę z Arturem Lalakiem, buduje się na ruinie poprzednich umocnień porządny zamek. A może tylko odbudowuje? W XVIII wieku następuje ponowna rozbudowa, ale dotyczy ona głównie zburzenia budynku zamku i zamiany na donżon, taka wieża po środku. Kto zbudował ogromne bastiony i je murował? Źródła podają 1690 lub lata 1680-1702 oraz pana Jakoba Karowa. No to 680 czy 690. I wreszcie chodzi o przebudowę twierdzy kłodzkiej, a nie budowę bastionów od zera. Może je tylko naprawiano. W tym samym czasie prace budowlane były prowadzone w całej Polsce. Na to były potrzebne ogromne środki finansowe. Znów nie wiadomo kto i za ile. W 1730 roku twierdza była imponująca, bo po obu stronach rzeki były praktycznie trzy duże umocnienia, zamku i miasta. Na dodatek górna twierdza wyglądała jakby rozerwana przed rzeką. Lubią sobie posprawdzać otoczenie na lidarze, bo czasem widać ciekawe podejrzane kształty terenu, nie uwzględnione na mapach ani w dokumentach. Tutaj takie. Tu coś jest, tu coś. Takie o. A oto teren poniżej twierdzy, w teorii nigdy nie ufortyfikowany. Ale czy na pewno? Wygląda jak resztki starych umocnień podmyte przez powodzie. Czyli część to pewnie tylko zarwany przez powódź brzeg. Zaraz, jaką powódź? Kołobrzeg. W górach już byliśmy, czas udać się nad morze. Kołobrzeg jest dziś znaną miejscowością plażową i tylko nieliczni wiedzą o jej przeszłości wojskowej. I tu była gwiazda. Wokół całego starego miasta, ale nie tylko, bo w okolicy jest sporo mniejszych fortyfikacji. Tu Wikipedia mniej kłamie, to znaczy przyznaje, że w XVII wieku rozbudowywano istniejące wcześniej umocnienia. Znalazłam porządną mapę z 1807 roku. Trochę późna, ale sporo widać, czyli w XIX wieku jeszcze bastiony były mocno widoczne. Tutaj. Widoki drobnych umocnień na rzece i w głębi lądu. Reduta solna zbudowana w latach 1832-36, widoczna na mapie z 1807 roku. Interesująca podróż w czasie. A pierwotnie w jej miejscu stał niewielki szaniec. Czyli może tylko wstawili nowe okna, a nie zbudowano ją od nowa. Nie wiadomo, widok z lidaru, też coś tam widać. Tu kolejne jakieś umocnienia. Jest nawet pięciokąt, ale bez bastionów. Dziś nazywa się Reduta Morast, bagienna. Czworokątna gwiazdka przepadła wraz z kościołem. Widok z lidaru. Tutaj trochę widać, a tu już nic. Ale są jakieś takie resztki czegoś. W głębi na zachodzie tajemniczy pałacyk Wolfsberg. Wilczy Brzeg, Wilczy Kierz. Dziś tu jest amfiteatr przy ulicy Fredry. Bały mają nieco inny kształt, jakby bastion. Kostrzyń nad Odrą. Obecnie miasto rozwija się poza terenami twierdzy, dlatego trudno sobie wyobrazić, jak ogromny pierwotnie zajmowała obszar. Na starych mapach wygląda imponująco. Oryginalnie zasięg twierdzy był większy, tylko wykopywano fosy i mur na wewnętrznym, mniejszym obrysie. Mapa, o tutaj jest takie coś. Podobne coś jest w twierdzy Kudak. Mapa z oblężenia. Tutaj znowu widać, znowu takie coś. Inna mapa,
I znowu takie coś jakby rozmyte przez rzekę. No tak jakby tu jest druga część tego. Skala murów na kadrze sportówki. Co to miasteczko takie puste i dlaczego ludzie są tacy mali przy zetknięciu z drzwiami i oknami? Zobaczcie, tu są mniej ten, ale o, taki człowiek, a jakie ogromne wejścia. Tutaj podobnie. Duże. Na Idarze niewiele widać, ale wrzucam, skoro zrobiłam już z tego świecką tradycję. Tak jakby rzeka przepłynęła środkiem przedpotopowego miasta. Koźle, czyli kozel, obok kędzierzyna na koźle. Zbudowana przez Austriaków w XVIII wieku i później rozbudowywana. Miano wówczas zrobić umocnienia ziemne wokół całego miasta. W praktyce oznaczało to odkopanie starej gwiazdy, która zawsze tu była, tylko ją nieco podmyła rzeka. 1746-54 zakres dat budowy umocnień. Dużo. 8 lat to na naprawdę dużą budowę. My nawet metra nie jesteśmy w stanie tak szybko wybudować, a oni machnęli całą twierdzę od nowa. Może zatrudnili Szwedów na umowę o dzieło. Tutaj takie przypomnienie, że cytadele warszawską zbudowano w 2 lata. Też szybko. W 1760 roku wyglądało to tak. A to inna mapa. Tutaj widać, że się miasto zabudowuje niezależnie zupełnie od twierdzy. Na Lidarze całkiem nieźle widać zasięg gwiazdy. Nie wybudowano bastionów nasypami, ale przede wszystkim odkopano fosę, a bastionom dodano murowane wzmocnienia, które nijak nie chroniły przed armatami, bo w końcu co za problem ustawić ostrzejszy kąt strzału ponad murem. Jedyne co, to chroniły przed piechotą. A tej kształt muru był obojętny. Na dodatek, jeśli armatę ustawiło się pod pewnym kątem, to kula robiła dziury w dwóch miejscach naraz, rykoszetem. Niepraktyczne. Kraków. W zasadzie to miasto wymaga oddzielnego opracowania, ponieważ przez wieki było wielokrotnie obwarowywane na wiele sposobów. Mało osób wie, że przez jakiś czas były tu fortyfikacje bastionowe. Nie zachowało się wiele map z ich uwzględnieniem. Na Polonie znalazłam jedną z 1885 roku. Tam znajdziecie bardzo duży skan oryginału. Tu zmniejszony przykład. Inny schemat zasięgu znaleziony w sieci. Widać na nim, że oprócz charakterystycznego owalu na południu przylegał jeszcze prostokąt. Przydałyby się stare mapy Wawelu. Krzyżtopór. Znany zamek, a raczej jego ruiny na pięciokątnym wzgórzu. Mało kto wie, że w pewnej odległości był otoczony dodatkową fosą o kształcie gwiazdy na planie elipsy. Widać jej resztki na Lidarze. Po prostu w przeciwieństwie do innych miejsc gwiazdy nigdy nie odkopano. Klasycznie historia zaczyna się w XVII wieku, tuż przed potopem szwedzkim. A, czyli nie tylko Szwedzi nam umocnienia budowali. To jest przed potopem. Budowano ją w latach 1627-1644. Mały zameczek i 5 bastionów, a zeszło 17 lat. A gdzie indziej obwarowywano bastionami całe miasta w niecałe 10. Nie dziwi wiot to? U mnie tak. Wikipedia o fosie nie wspomina, jeszcze by ludzie zadawali pytania, czy tu jakiego miasta nie było. A to klasycznie Lidar i ślady elipsoidalnego miasta gwiazdy. Jeszcze parę zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego dla porównania. Lepiej widać, które fragmenty nadbudowywano. Też widać, że jest takie. Tu, na tym zbudowany zamek i jeszcze go podwyższono. Kudak, Ukraina. Kiedy mówimy o miastach twierdzach, zazwyczaj myślimy o cywilizowanych częściach świata, ale bywają niespodzianki, takie jak twierdza Kudak nad Dnieprem, w rejonie, gdzie dziś psy dupami szczekają. Zaczęło się od wzniesiona, została w ciągu 4 miesięcy w formie niewielkiego czworobocznego fortu na prawym, wysokim brzegu Dniepr. 4 miesiące! Coś, co innym zajmowało 8 lat. Aha. W 1639 roku Polska zbudowała nową twierdzę w Kudaku obok starego fortu. Czyżby od nowa budowano, czy tylko poszerzono na gotowych fundamentach? Załoga zwiększyła się do 600 ludzi. A kto budował twierdzę? Chłopi pańszczyźniani i mci pana koniec polskiego, czy sprowadzani z Niemiec koloniści? Miliony pytań bez odpowiedzi. Zadziwiające, że plany były cały czas takie same bez względu na położenie miast. Kompletnie bez sensu w porównaniu do biegu rzeki i okolicy. Na satelicie resztki, bo twierdzę zburzono w XVIII wieku. Z jakiegoś dziwnego powodu Rosjanie zburzyli twierdzę zamiast ją budować. Historycy do dziś nie mogą tego pojąć, że w tym samym czasie Rosjanie budowali twierdzę i je wyburzali. No jak? Słyszeliście o wielkim mieście Kudak obok twierdzy? Ufortyfikowanym ziemnymi bastionami? Nie? A co to jest?
Nasze zaginione miasto twierdza. Jak widzicie, powtarza się schemat zamku na wzniesieniu górującym nad miastem gwiazd. Nawet jeśli miasta w teorii nie ma i nigdy nie było, bo są ślady fos w kształcie gwiazdy. Najczęściej to właśnie na niej rozbija się osadnictwo, nawet po zniszczeniu twierdzy. Dziwne. Następne miasta wkrótce. Jesteśmy gdzieś w połowie. A o ilu sama, nie wiem, muszę się dogrzewać.